Ostatni nowotwór, o którym chciałem parę słów powiedzieć, to są nowotwory sromu. Taki najbardziej wstydliwy, to jest nowotwór, który najczęściej dotyczy kobiet w wieku podeszłym. Chciałem powiedzieć naszych babci, no moja babcia już od dawna nie żyje, ale pani w wieku babcinym. I to są pacjentki, które też najczęściej trafiają do ginekologa z zaawansowanym nowotworem, a wcale tak być nie musiało. To są kobiety, które dysymulują, które skrywają swoje problemy, które nie zdają sobie sprawy z tego, że pomimo upływu wieku i braku miesiączek od wielu lat nadal należy chodzić do ginekologa, który powinien weryfikować wszelkie podejrzane zmiany, a tak naprawdę trzeba chodzić do ginekologa nie wtedy, kiedy coś się dzieje, tylko nawet wtedy, kiedy się nic nie dzieje. I niestety druga grupa przyczyn, które są leżą u podstaw zbyt późnego rozpoznawania nowotworów sromu, to jest niestety brak wystarczającej edukacji wśród lekarzy. I to, co my obserwujemy bardzo często, to, że takie zmiany na sromie są leczone jakimiś przedziwnymi maściami. Sprzyja temu znowu pandemia, w której kwitną teleporady i taki lekarz nawet nie ogląda tego, tylko przepisuje maść z antybiotykiem i ta babcia se ten nowotwór hoduje. Aż jak już naprawdę nie może wytrzymać, to po 2 latach czy po 1,5 roku hodowania tego nowotworu i leczenia go maścią, która nic nie pomaga, w końcu do nas trafia. Ale bywa i tak, że trafia do nas na etapie takim, w którym pomoc no, może być doraźna, ale nie powoduje uleczenia tej pacjentki. Tylko ewentualnemu można pomóc no, ulżeniu w problemach czy w dolegliwościach, a to już jest zupełnie co innego. I te panie, my wiemy od początku, że choroba u nich zwycięży, że one no, umrą z powodu tego nowotworu. I powiem szczerze, nie ma nic bardziej irytującego, jak świadomość taka, że ktoś umiera z powodu nowotworu, z powodu głupoty swojej albo innych lekarzy. To jest coś, co wywołuje we mnie, pomimo, że tak powiem, bliższego końca pracy niż początku, wywołuje irytację nieprawdopodobną. Bo nic tak nie irytuje, jak głupota ludzka. Ignorujemy objawy, to, że ignorujemy zalecenia przesiewowe, nie chodzimy na mamografię, nie chodzimy na kolonoskopię, która powinna być rutynowym działaniem, tak jak cytologia, jak każde inne badanie przesiewowe. To są proste badania, których wykonywanie i przestrzeganie tych reguł powodowałoby, że a. System opieki nad chorym onkologicznie by był znacznie sprawniejszy, bo by tych ludzi było znacznie mniej. Byłyby mniejsze kolejki, byłyby lepsze wyniki badań, czy lepsze wyniki leczenia tych nowotworów. No i bylibyśmy po prostu zdrowszym społeczeństwem i nie musielibyśmy żegnać naszych najbliższych z powodu zaniedbań ich albo doktorów, którzy się nimi zajmowali. No naprawdę, to spróbujmy sobie pomóc.